Drogie siostry, drodzy bracia, pozwólcie, że zanim jeszcze zaczniemy nasze rozważania wspólne, ja również powierzę siebie Bogu. Ja uklęknę z bólu, poproszę o powstanie. Dobry nasz wszechmogący Boże i Ojcze, dziękujemy Tobie za ten przywilej zgromadzenia się w Twoim domu modlitwy, ten święty sobotni czas. Prosimy Cię, byś Ty był tutaj z nami. Proszę Cię, a to abyś poprowadził mnie, abym mógł właściwie wyłożyć Twoje słowo. Abym niczego nie dodał od siebie, ale żebyś to Ty przede wszystkim mówił. Twoje ręce powierzamy się. Niech się dzieje Twoja wola. W imieniu Jezusa. Amen. Moi drodzy, ja zastanawiając się nad wyborem tematyki poselstwa, jakie przedstawię, generalnie wiedziałem od razu, że gdy będę miał coś takiego jak taki spontaniczny wyjazd, to będzie musiało być to poselstwo, które jakby już gdzieś wcześniej wygłosiłem, ale jakby nie miałem, może inną miałem wtedy publiczność, przepraszam za to słowo, która mogła tego to odebrać. Miałem nawet takie ciekawe doświadczenie, bo abstrahując już od tego, że to poselstwo miałem możliwość wygłosić też u mnie w Lidzbargu. W zeszłym roku mieliśmy rodzinny wyjazd też na południe do Sandomierza i Tarnobrzegu, gdzie mój kuzyn brał ślub. Nie wiedziałem, zastanawiałem się, czy warto jechać, czy jednak zrezygnować z tego wyjazdu. Oczywiście wiadomo, że to jest jakaś zawsze też okoliczność nie tylko odwiedzin, ale i zwiastowania Ewangelii, co Bóg też umożliwił i chwała Mu. Ale gdy się modliłem o to, czy jechać, czy nie jechać, Pan Bóg mnie zapytał w modlitwie, ale czy Ty mi ufasz? No więc mówię, no to ufam Ci, Panie Jezu. No to mu to jedzie do tego Sandomierza, odwiedzisz zbór w Sandomierzu, byliśmy okazani w Sandomierzu. No to sobie pomyślałem, no to już Panie Boże, to już sobie żarty robisz ze mnie. Ale zdarzyło się tak, że odwiedziliśmy z naszym bratem Mariuszem zbór w Sandomierzu pewnego sobotniego, bardzo upalnego poranka. Nikogo nie było. Poczekaliśmy chwilę, pewnie wszyscy pojechali do Stalowej Woli, no to może my też pojedziemy, albo wracamy tam do domu, do kuzynki, gdzieśmy nocowali, bo nie będziemy tak stali. Nagle przyjeżdżały kilka osób. Brat, który otworzył nam, brat Piotr Mączka, który okazuje się jakiś czas temu także kolportował na tych terenach, po naszych, warmińskich, tak? Mówi: ja też miałem jechać do Stalowej Woli, ale Duch Święty mi powiedział, że będą goście i że mam przyjechać tutaj. No to mówię, no to chwała Panu. I okazało się, że tego dnia nie mieli żadnego pastora, mieli jakby obsługę własną. Dlatego właśnie większość wyjechała do Stalowej Woli, a ci, co przyjechali, mieli mieć obsługę własną. No to skoro już bracie przyjechaliście, no to tak, że od razu z marszu kazanie możesz powiedzieć. Nie byłem przygotowany. Pan Bóg mi mówił, a ja się nie przygotowałem. Dlatego troszeczkę z pamięci, troszeczkę nadrabiając, troszeczkę fantazjując może, brzydkie słowo, ale miałem możliwość to poselstwo wygłosić także w tak odległym miejscu i egzotycznym dla mnie, takim jest Sandomierz. Ale dlaczego właśnie to poselstwo? Dlatego, że ono wiąże się z moim osobistym doświadczeniem. I to jest właśnie coś zawsze, co właściwie jest rzeczą właściwą, może gdy mam możliwość usługiwać na nowym miejscu z osobami, które może nie miały wcześniej okazji jakby wysłuchać tego, co mam do powiedzenia. Od razu uprzedzam, ja nie jestem przecież pastorem, nie jestem teologiem. W moim zborze co prawda zajmuję stanowisko starszego zboru, ale i okazjonalnie kaznodziei, ale też nie uważam, żebym był do tego jakoś godny, czy predysponowany. Ale jeżeli taka jest Boża wola,
nie chce się uchylać o niej. Kochani, czy pamiętacie, jaki tutaj tekst biblijny był czytany, który stanowił tekst wstęp do dzisiejszych rozważań? Tekst Apokalipsy z rozdziału 16. To jest dość dziwny tekst, wręcz niepokojący. I czasami nie da się obojętnie przejść obok takich tematów jak demony, Armagedon. Ja osobiście odczułem takie drżenie emocji, gdy zaczynam tak grzebać w Księdze Objawienia szczególnie. Ale gdy badam tę księgę, to dzieje się coś ciekawego, bo w zasadzie ona bada mnie. Ona pokazuje mi, gdzie ja stoję, w jakim miejscu ja jestem. I czy te rzeczy, o których ona do mnie mówi, w jaki sposób ja będę na nie gotowy, czy będę na nie gotowy. Wierzę, że naszym obowiązkiem jest studiowanie szczególnie całego Pisma Świętego, ale właśnie Księgi Apokalipsy, Księgi Daniela to są dwie najważniejsze księgi na nasz czas. Przygotowane są na czasy ostateczne i wierzę, że właśnie w takich czasach żyjemy. Pytanie, w jaki sposób ona się do nas odnosi, do naszych czasów, o czym mowa jest w tym fragmencie, jaki wybrałem na dzisiaj. Może przeczytamy go jeszcze raz uważnie. Rozdział 16, wiersze od 13 do 16. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Biblia odsłania tutaj jakby bez większych tajemnic. Co my tu widzimy? Czyniące cuda duchy demonów. Czym są demony? Skąd się wzięli? To są kto? Upadli aniołowie. Ilu ich jest? Trzech. Trzy tu są podane, tak? To jest ważne. Gdzie idą? Do królów całego świata. Nie wiem, czy to widzicie już, czy nie, ale może kojarzycie poselstwo trzech aniołów idących z pewną misją na cały świat. Brzmi znajomo? To jest nasze własne poselstwo, które jest w rozdziale 14 Apokalipsy, tak? Są trzej aniołowie, którzy idą na cały świat z misją. A tutaj mamy upadłych aniołów, którzy także idą. Też jest ich trzech. Lucyfer chciał być Bogiem, ale jest pozbawiony pewnych szczególnych cech, które są charakterystyczne tylko dla Boga. Kreatywności i oryginalności. Nie potrafi zrobić niczego oryginalnego, może co najwyżej podrabiać Boże dzieło. Dlatego też temat dzisiejszych rozważań nosi taki tytuł: Podróbka poselstwa trójanielskiego. Jest tu wiele takich bardzo fascynujących detali. Spróbujmy może najpierw ustalić czasy, na które przypada to jebelskie poselstwo. Gdy otworzymy cały rozdział 16 Apokalipsy, to widzimy, że on mówi o plagach. A tutaj wybaczcie, że będę bazował już na rzeczach, które znamy bez jakiegoś wnikania i omawiania, interpretowania pewnych symboli, które powinniśmy znać. Bazuję już na tej wiedzy. Plagi, gdy zostają wylewane, oznacza to już koniec czasu łaski dla Ziemi. Już wtedy nic więcej nie da się zrobić, tylko oczekiwać na przyjście Chrystusa. Więc Bóg zsyła te plagi na grzeszników tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa, tak? A opis tych misji demonicznych żab pojawia się jakby rozrywając ten opis pomiędzy szóstą plagą, a siódmą, ostateczną. Być może stanowi ona odpowiedź sił zła na ten przejaw Bożego gniewu. Tylko czy na przykład z demonicznymi cudami nie mieliśmy już do czynienia wcześniej? Bo w Biblii jest ich sporo. Od samego początku Księgi Rodzaju mamy gadającego węża.
Czyż to nie jest cud? To jest cud. Szatański. Czarownice Faraona. Wróżka wywołująca duchy. Księdze Samuela. W Ewangeliach mamy opętanego człowieka, który zrywa z siebie łańcuchy. W Dziejach Apostolskich mamy człowieka, który 7 dorosłych mężczyzn potrafił poranić i powyrzucać z domu. Opętanego. Tego się nie da racjonalnie wyjaśnić. To jest cud. Może nie chcielibyśmy tego uznać, ale to jest cud. Tyle, że jego pochodzenie nie pochodzi od Boga, prawda? Więc mamy też diabelskie cuda w naszych czasach, o czym powiemy sobie. Dlaczego Biblia umieszcza więc moment rozpoczęcia działalności tych żab dopiero po 6 pladze? Czyli nie działo się to już wcześniej. Może pójdziemy trochę naokoło. Jaki był cel oryginalnego poselstwa z 14 rozdziału Apokalipsy? Ostrzeżenie, tak? Bóg ostrzega ludzi, bo ich kocha. W poselstwie pierwszego anioła padają słowa: bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, bo nastała godzina sądu Jego. Kiedy nastała ta godzina sądu? Mamy solidne biblijne podstawy, by móc dokładnie wyznaczyć datę, tak? Rok 1844. Wtedy rozpoczyna się sąd śledczy. Póki co trwa. Więc według pierwszego anioła ten sąd jest powodem, by bać się Boga i oddać Mu pokłon. Ale czy wcześniej nie było powodu, żeby bać się Boga i oddać Mu pokłon, oddać Mu cześć? Oczywiście. Należało to zrobić. Ale w momencie, gdy już nastaje sąd, to jest już czas szczególny. Szczególne wołanie. Tak jak gdy wychodzi Jan Chrzciciel i mówi: upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Wcześniej także był czas na upamiętanie się. Ale ponieważ nadszedł czas przybliżenia się Królestwa Niebios, ponieważ przed Mesjasz, bo teraz był już szczególny czas, kiedy nie było już jakby czasu do stracenia. Nie można było zwlekać. Wróćmy więc do tego poselstwa żab, że tak go będę w skrócie nazywał. Ono też ma swój cel. I to nie jest już ostrzeżenie ludzi, ale zgromadzić ich na bitwę w miejscu zwanym Armagedon. To znaczy, że przy drugim zmartwychwstaniu, jak już czytamy dalej w Apokalipsie, grzesznicy pod wodzą szatana otoczą miasto święte, Nowy Jeruzalem, pragnąc je zdobyć, ale nie dadzą rady, zostaną zniszczeni przez Chrystusa. Czyli innymi słowy, te żaby demoniczne mają za zadanie sprawić, by jak najwięcej ludzi znalazło się po tej drugiej stronie świętego miasta. Jak to zrobić? Zwodząc, oszukując, odciągając ludzi od prawdy, od wiecznego życia. Najwidoczniej te wydarzenia, które są tu opisane w 16 rozdziale, które czytaliśmy, to już taki jest punkt kulminacyjny. Działania demonów wtedy ulegną znacznemu wzmożeniu. To też pokazuje, że strukturę Księgi Apokalipsy, że nie można wszystkiego czytać tak chronologicznie, że najpierw będzie to, potem to, potem to. Ona celowo została tak ułożona. Bo to Bóg jest jej autorem. Nawet nie ja, tylko Bóg. Bóg ułożył ją w ten charakterystyczny sposób, ażeby mogła być chroniona przez wieki, przez tych, przed którymi ona ostrzegała. Musimy być jednak świadomi. Jak sobie powiedzieliśmy, że cuda czynione przez duchy demonów działy się, dzieją się nadal. Na szczęście Boże cuda tym bardziej. W moim życiu także je widzę, ostrzegam. Bo to one przecież zapoczątkowały ten świat. I po nastaniu nowej ziemi, nowego nieba, będą one trwały w całą wieczność, podczas gdy te diabelskie przepadną. Ale czym jest właściwie cud? Czy potrafilibyśmy zdefiniować coś takiego jak cud? Kiedy dzisiaj chcemy znaleźć czegoś definicję, to szybko zaglądamy, przepraszam, do Wikipedii i od razu wszystko wiemy. Tam cud zdefiniowano jako, cytuję, zjawisko paranormalne lub zdarzenie z różnych przyczyn nieposiadające wiarygodnego naukowego wytłumaczenia. Tak zwani racjonaliści będą utrzymywać, że nie ma czegoś takiego jak cud, tak? Bo jeśli czegoś nie da się racjonalnie wytłumaczyć, coś, co nie mogło się wydarzyć, no to się nie wydarzyło, bo się nie mogło wydarzyć. A jeśli coś da się racjonalnie wytłumaczyć, no to nie jest cudem. Innym słowem wiążą ręce. Ale
przyjdzie czas, gdy zostają skonfrontowani z jakimś wydarzeniem, którego faktycznie nie są w stanie wytłumaczyć, i wówczas muszą się opowiedzieć po której ze stron. Gdyby taki człowiek był właśnie świadkiem cudu, nie byłby w stanie zaprzeczać temu, co obserwuje zmysłami, bo na tym właśnie budowałby swoją wiarę. Ludzie chcą dzisiaj obserwować wszystko zmysłami i wszystko tłumaczyć racjonalnie. Cuda są jakimiś znakami. Podkreślają istnienie tak zwanej siły wyższej, niewidzialnej, stojącej wyżej niż ograniczone ludzkie możliwości. W Piśmie Świętym Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy powiedział o Jezusie takie słowa. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wiersz 22. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Rozumiecie słowa? Bóg wśród was uwierzytelnił go przez te znaki. Cuda są znakami uwierzytelniającymi tego, który jest posłany. Jak właśnie Mojżesz, gdy szedł do Faraona, miał mieć tak to uwierzytelnienie od Boga. Podobnie prorocy, tacy jak Eliasz czy Elizeusz, czytamy o ich działalności. Czasami można się dziwić, to ktoś chyba musiał dopisać. To się nie miało prawa wydarzyć, ale wydarzyło się. Zostało spisane dla naszego pouczenia. Bo Bóg uwierzytelniał ten sposób działania tych ludzi. Podobnie sam Jezus i jego apostołowie. Kto ich uwierzytelniał? Bóg. Oczywiście poselstwo żab, o którym mówimy, pokazuje, że także demony są w stanie czynić cuda i ich uwierzytelnienie już nie wskazuje na Boga, tylko wskazuje na ich władcę. Szatana. No i na nich samych. Ale na pewno nie na Boga. Czym bowiem różnią się te dwie grupy znaków? Cuda Boże, cudów szatańskich. No przede wszystkim celem. Bóg nie musi ukrywać swoich motywów, celów, działania. Jest zainteresowany ratunkiem człowieka. Pomocą w zwycięstwie. Pokazaniem, że tylko On jest w stanie pomóc. A diabeł pragnie czego? Zwodzić, oszukiwać, zniewolić, skusić. Żeby powiedzieć o tym szerzej, zajrzymy do pewnej szczególnej biblijnej historii. Bo widzicie, wracając do pytania, dlaczego w Apokalipsie opis poselstwa żaby jest związany z opisem plag, być może Biblia odsyła nas tam, gdzie już mamy opis plag, żab, cudów demonicznych. Jest to historia, którą znamy dobrze, historia plag egipskich, prawda? Zanim jednak otworzymy tę księgę, musimy sobie streścić pokrótce, jaki był schemat występowania tych plag w tamtym czasie. Bóg posłał Mojżesza i Arona do Faraona. Oni proszą, nie proszą, żądają w imieniu Boga. Wypuść lud izraelski z niewoli. A czy Faraon powiedział, dobra, nie ma sprawy, spokojnie, idą? Nie. Faraon zatwardził swoje serce. Faraon stanowczo odmówił. Więc wtedy Bóg zrzuca plagę na Egipt, żeby zmiękczyć jego serce. A nadworni czarownicy Faraona wtedy robią co? Robią dokładnie tą samą plagę swoimi czarami. Więc potem Bóg ponawia ustami Mojżesza żądanie wypuszczenia Izraela. Faraon znowu stawia opór, więc Bóg zrzuca następną plagę. A nadworni czarownicy Faraona znowu robią co? Tę samą plagę swoimi czarami. I znowu idzie Mojżesz do Faraona i tak dalej, i tak dalej. Czy ten schemat trwa aż do ostatniej plagi? Niezupełnie. Niezupełnie. Po drodze odpada jeden z elementów. Nadal mamy Mojżesza, który przychodzi do Faraona, nadal mamy Faraona, który stawia opór, ale po drodze odpada element czarowników. Nastaje moment, kiedy oni nie są w stanie swoimi czarami powtórzyć Bożego cudu. Otwórzmy Księgę Wyjścia, drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 8, wiersze
od 16 do 19. Celowo zaczynam od tej plagi, żeby tutaj pokazać pewną myśl. I rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aaronowi, wyciągnij laskę swoją i uderz proch ziemi, a zamieni się w komary w całej ziemi egipskiej. I uczynili tak. Aaron wyciągnął rękę ze swoją laską i uderzył proch ziemi. Wtedy komary opadły ludzi i bydło. Wszystek proch ziemi zamienił się w komary w całej ziemi egipskiej. Czarownicy próbowali uczynić to samo swoimi czarami, by sprowadzić komary, lecz nie potrafili. I byli komary, były komary na ludziach i na bydle. Wtedy rzekli czarownicy do Faraona, w tym jest palec Boży. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. Ileż to jest ciekawych szczegółów. Nie jest ekscytujące? W naszym tłumaczeniu w Biblii Warszawskiej chodzi o komary. Jeżeli otworzymy sobie Biblię Gdańską, tam tłumaczy się to jako wszy. Generalnie ani jedno, ani drugie nie jest przyjemne. Ale jedno i drugie są żywe stworzenia, prawda? Niezliczony rój żywych stworzeń. Kto daje życie? Bóg daje życie. Czy ktoś poza Bogiem może dać życie? Nie. No z czego Bóg stworzył te wszy, czy tam komary? Z prochu ziemi. Bardzo ciekawy szczegół, z prochu ziemi. A to czytamy w wierszu 18, że czarownicy próbowali uczynić to samo swoim czarami, ale co? Nie potrafili. Pytanie dlaczego? To może pytanie pomocnicze. Czyją mocą się posługiwali? Swoją własną? No cóż, ja też nieraz stukałem kijem w ziemię i z prochu żaden komar mi nie wyleciał. Więc są jeszcze inne dwa wyjścia. Albo moc Boga, albo moc szatana. Nie ma innej opcji. Zobaczcie, w kolejnym wersecie czarownicy stwierdzili, że jest w tym palec Boży. To znaczy, że Mojżesz i Aaron mogli to zrobić, a oni nie. Bo oni mieli uwierzytelnienie od Boga. No oni. Bo tylko Bóg daje życie. A diabeł potrafi je co najwyżej co? Zepsuć, zdeprawować, zniekształcić. To znaczy, może także uzdrowić, przedłużyć życie komuś, bo są i takie przypadki, ale żeby obdarzyć życiem coś, co było martwe, stworzyć coś od podstaw i ożywić, nie. Tego nie potrafi. Czyli czarownicy rozpoznali ostatecznie Bożą moc w tym dziele. Bo być może sami czarownicy do tej pory uważali, że Mojżesz i Aaron te wszystkie cuda czynili tą samą mocą, co oni sami. Jest taka możliwość. To wszystko jest ważne, bo w tym świetle możemy zrozumieć naturę cudów szatana. Przyjrzyjmy się pierwszemu cudowi, jaki został uczyniony przed Faraonem. Cud z wężami. Księga Wyjścia, musimy się cofnąć o jeden rozdział, rozdział 7, wiersze od 8 do 13. Potem odezwał się Pan do Mojżesza i do Aarona, mówiąc, gdy Faraon powie wam, wykażcie się, jakim cudem powiesz do Aarona, weź laskę swoją i rzuć ją przed Faraonem, a zamieni się w węża. Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do Faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed Faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża. Wtedy także Faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże, ale laska Aarona połknęła laski ich. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. Powiedzmy sobie, w świetle tego, co widzieliśmy do tej pory, czy laska Aarona zmieniła się w prawdziwego węża, czy to było złudzenie? No właśnie, wąż, który połyka inne węże, musi być prawdziwy. Ale czy czarownicy w mocy szatana mogli stworzyć z lasek prawdziwe, żywe węże? Nie. Powiedzieliśmy sobie teraz, tak? Szatan nie obdarza życiem. To musiało być złudzenie. To, co szatan oferuje nam dzisiaj, to też jest tylko złudzenie. Coś fajnego. Jakieś błyskotki. Coś, co okazuje się tylko iluzją. Bo Bóg to wszystko pokazuje, że to wszystko połknie. Skuteczne, oszukujące zmysły złudzenie, iluzja. Ale sam fakt, że wąż uczyniony przez Boga połknął tamte, już wskazywał na wyższość Bożej mocy. Jest piękna i pocieszająca myśl, kochani. Bóg jest potężniejszy.
Choćby wydawało się, że wróg dysponuje wielką mocą, że jest liczniejszy, Bóg jest potężniejszy. Mówiliśmy już o tym w Ewangelii. Ten człowiek, który zrywał z siebie łańcuchy, ile w nim było demonów? Cały legion. Cały legion, cała armia demonów w jednym człowieku. A Jezus sam jeden, ale w mocy Bożej. Z uwierzytelnieniem od Boga. Przyszedł do nich i powiedział tylko jedno słowo: idźcie. Nie było dyskusji, musiały wyjść. Te tworzy w te świnie, pamiętacie? Bo gdzieś musiały wyjść. Nie mogły zostać w tym człowieku, bo Jezus im rozkazał wyjść. A gdy wrócimy do Księgi Wyjścia, to widzimy tak, że co? Faraon, widząc te rzeczy, wzbił się w pychę, nie chciał wypuścić Izraela i wtedy Bóg postanowił zesłać plagi na Egipt. Pierwsza plaga, pamiętamy, plaga zmiany wody w krew. Od wiersza 19 do 23. Potem rzekł Pan do Mojżesza: powiedz Aaronowi, weź laskę swoją, wyciągnij rękę swoją nad wody Egiptu, nad jego rzeki, nad jego kanały i zalewy, nad wszystkie jego zbiorniki wód, a zamienią się w krew. Także krew będzie w całej ziemi egipskiej, nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał Pan. Podniósłszy laskę, uderzył wody Nilu na oczach Faraona i na oczach jego sług i wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew i wyginęły ryby w Nilu. Nil zaczął cuchnąć, także Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu, a krew była w całej ziemi egipskiej. Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy i serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich. Tak jak Pan zapowiedział, Faraon, odwróciwszy się, poszedł do swojego pałacu i nie wziął sobie tego do serca. Tutaj mamy słowo czary w naszej Biblii warszawskiej. W Biblii Tysiąclecia jest ono inaczej tłumaczone. Jako wiedza tajemna. Brzmi znajomo, co? W religii chrystusowej, w zdrowej biblijnej nauce nie ma żadnych tajemnic. Jezus mówił: ja potajemnie nic nie mówiłem. Wszystko jest odkryte. Bóg przed nami nic nie odkrywa. Wszystko jest w Piśmie Świętym objawione. Odkryte, ukazane. A jeśli coś musi być jakąś tajemnicą, którą mogą poznać tylko nieliczni, tajemniczeni, wybrani, to już nie pochodzi to od Boga. Na to szczególnie chcę teraz zwrócić uwagę, to fakt, że jak już wcześniej mówiliśmy, czarownicy byli w stanie dokonać tego, takiego samego cudu jak Mojżesz i Aaron. Oczywiście zauważyliśmy, że zupełnie inne moce stały po jednej stronie i po drugiej. Ale mimo wszystko dla postronnego obserwatora cuda wydawały się dokładnie takie same. Nie umiemy co prawda stwierdzić, czy na ile te czary były wiarygodne, czyli czy czarownicy też zamienili tę wodę w krew, czy to też była tylko iluzja. Ale dla Faraona musiało to wyglądać wystarczająco przekonująco. Można próbować nawet podważać sam fakt zaistnienia tam Bożego cudu. Dzisiaj możemy słyszeć o tym, jak niektórzy sceptycy próbują tłumaczyć te plagi egipskie metodami naukowymi. Wiecie, że tam w wodzie Nilu to były jakieś czerwone glony, że to tak wyglądało jak krew. Ale skoro Biblia mówi, że to była krew, to ja wierzę, że to była krew. Bo wodę z glonami można by jakoś przefiltrować, przygotować. Czy te glony były w całej ziemi egipskiej, że nie było żadnego zbiornika, żadnego dzbanka z wodą, w którym nie byłoby wody bez tych glonów? Wydawałoby się to absurdalne, prawda? A jednak nikt nie mógł tego pić, dlatego że to była ewidentnie krew. Ale jedna rzecz mnie zdumiewa. Czarownicy posiadali ową wiedzę tajemną, ewidentnie nadprzyrodzoną moc. Więc wyobraźcie sobie, że ktoś, posiadając taką moc, stoi obok Faraona nad brzegiem Nilu. Widzę, jak po drugiej stronie Nilu stoi Aaron, uderza laską w Nil i woda zamienia się w krew. Wtedy mogę zrobić co? Wziąć swoją laskę i mówię: o nie, tak to nie będzie. I też uderza swoją laską w ową krew, a ona się z powrotem zmienia w wodę. I co? I wtedy Faraon może na mnie spojrzeć z góry. Dobrze, sługo wierny. To jest moc, to mi się podoba. Ten ich cały Bóg nic mi nie może zrobić. Czy to nie byłoby bardziej logiczne, gdyby postąpili w taki sposób? Oczywiście. Dlaczego zatem czarownicy nie cofnęli, nie anulowali, nie zapobiegli zamianie wód Nilu w krew?
Może próbowali, nie wiemy. Ale musieli sobie zdać sprawę z tego, że moc, która stała za nimi, moc czyniących cuda duchów demonów, nie była w stanie w żaden sposób powstrzymać, zatrzymać czy cofnąć Bożego dzieła. Więc co im zostało? Podrabianie. I tak jak mówię, nie wiem, czy to była prawdziwa krew, którą oni zrobili, tak? Czy iluzja, to nie ma większego znaczenia. Może zastanawiać, czemu w ogóle Bóg uczynił cuda, o których wiedział, że mogą być tak łatwo podrobione przez czarowników. Jak myślicie? Bo mi osobiście się wydaje, że Bóg może ma trochę poczucie humoru. Może zagrał im na nosie w tym czasie. Tym posiadaczom wiedzy tajemnej, tym mędrcom i stojącym za nich demonom. Jak to się mówi, dał im fory. No dobra, wykażcie się. Pokażcie, co umiecie. Pozwolił im na jeden cud, drugi, trzeci, a wreszcie tak im dosolił, że nie byli już w stanie nic więcej zrobić. Podniósł poprzeczkę tak wysoko, że tam ci nie mogli dać rady. Ale pomiędzy tą pierwszą plagą, czyli zamianą wód w krew, i o tej pladze, o której już mówiliśmy, trzeciej, czyli zamianie prochu ziemi we wszy, czy też komary, była plaga druga, na którą szczególnie właśnie chciałem zwrócić uwagę, szczególnie dlatego, że właśnie do niej nawiązuje nasz tekst z Apokalipsy, rozdział 16. Ona najbardziej powinna nas właśnie interesować. Plaga żab. I o tej pladze czytamy w rozdziale 8. Od wiersza 1 do 15. I rzekł Pan do Mojżesza: idź do Faraona i powiedz mu, tak mówi Pan, wypuść lud mój, aby mi służył, bo jeżeli nie zechcesz go wypuścić, to ja dotknę cały twój kraj plagą żab. Nil zaroi się od żab, które wyjdą z rzeki i wejdą do pałacu twego i do sypialni twojej i na łoże twoje i do domu sług twoich, między lud twój i do pieców twoich i do dzież twoich. Żaby te wylezą na ciebie i na lud twój i na wszystkie sługi twoje. I rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aaronowi, wyciągnij rękę swoją z laską nad rzeki, nad kanały, nad zalewy i sprowadź żaby na ziemię egipską. Aaron wyciągnął rękę swoją nad wodę Egiptu i żaby wylazły i pokryły ziemię egipską. Lecz i czarownicy uczynili czarami swoimi to samo i sprowadzili żaby na ziemię egipską. Wtedy Faraon wezwał Mojżesza i Aarona, mówiąc, wstawcie się do Pana, aby oddalił żaby ode mnie i od ludu mojego. Wtedy wypuszczę lud, aby złożył mu Panu ofiarę. I rzekł Mojżesz do Faraona, racz mi powiedzieć, kiedy mam się wstawić za Tobą i za sługami Twymi, za ludem Twoim, aby wyginęły żaby u Ciebie i w pałacach Twoich, a pozostały tylko w Nilu. Na to on rzekł, jutro. A Mojżesz odpowiedział się, stanie się według życzenia Twego, abyś poznał, że Pan Bóg nasz nie ma sobie równego. Żaby oddalą się od Ciebie, od pałaców Twoich i od sług Twoich i od ludu Twego, a pozostaną tylko w Nilu. A gdy Mojżesz i Aaron wyszli od Faraona, błakał Mojżesz Pana z powodu żab, które zesłał na Faraona, a Pan uczynił według prośby Mojżesza i wyginęły żaby w domach, na podwórzach i na polach i zgarniali je na kupy, kraj zaś był pełny przykrej woni, a Faraon, widząc, że nastała ulga, zaciął się w sercu swoim, nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. Co uderza na samym początku czytania tej historii, to dokuczliwość tej plagi. Przepraszam. Gdzie miały być te żaby? Wszędzie. Dosłownie. Wszędzie. Wyobrażacie to sobie dzisiaj? Wychodząc na ulicę Olsztyna, a tu pełno żab. Wszędzie żaby. Teraz jest wiosna, teraz jest sezon, kiedy te żaby wychodzą na drogi, gdzieniegdzie, porozjeżdżane niestety biedne stworzenia. Ale gdzieniegdzie, no. Ale żeby było i tak wszędzie, żeby nie można było przejść? Idziesz ulicą pełno żab? Wchodzisz do domu pełno żab? Otwierasz lodówkę pełno żab? Otwierasz chlebak pełno żab? Chcesz wziąć prysznic, a tam żaba? Chcesz wyjąć bieliznę z komody, a tam żaby? Chcesz się położyć spać, a w łóżku żaby? No dobrze, no to czemu nie spróbować się ich pozbyć, tak? Powybijać, powytruwać, sio. Jeśli ktoś z Was był w Indiach, to może potwierdzić, ja nie wiem, nigdy nie byłem poza granicami naszego kraju, ale podobno krowy chodzą sobie po ulicach, nikt im nie może wyrządzić krzywdy, bo to są tak zwane święte krowy.
Ale jeszcze w Indiach, przynajmniej w niektórych regionach, jest coś takiego jak święte szczury. Szczury mogą być, może pełno ich jest, plaga jest w całym mieście, ale nie wolno im rządzić krzywdy, bo one są święte. Więc nie można zrobić krzywdy takiemu szczurowi. Ewentualnie można wyłożyć trutkę, bo wtedy się daje szczurowi wybór, może zjeść albo nie. Ludzie nadal w to wierzą. W XXI wieku. Słuchajcie. A co dopiero w XV wieku przed Chrystusem? Dla Egipcjan żaba była święta. Być może dlatego, że była tak silnie związana ze świętą rzeką Nil. Nil, który został uderzony wcześniej, był dla Egipcjan rzeką świętą. A żaba, która wychodziła z tego Nilu, także była święta. Żaba w mitologii egipskiej była symbolem siły życiodajnej. Niektórzy egipscy bogowie byli wyobrażani z głową zwierząt, tak? Był taki bóg Tot, który miał głowę ibisa. Był bóg Anubis z głową szakala. I na przykład egipski bóg Chnum miał za małżonkę boginię z głową żab, która miała pomagać kobietom rodzącym. Symbol życia, narodzin i tak dalej. W Egipcie czczono nawet bóstwo o imieniu Heket, które miało za zadanie ujarzmiać żaby podczas wylewu. Innymi słowy, bóstwa na ten czas dały plamę. I gdzież one były, kiedy ich potrzebowali? A może jest dla Egipcjan nadzieja? Czyż czarownicy nie posiadają wiedzy tajemnej pochodzącej od bogów? Czemu nie zmuszą żab, aby wróciły do swoich siedzib? Czemu zamiast tego przymnożyli Egiptowi kłopotu, pomnażając liczbę żab, które wylazły z rzek i stawów, które wszędzie im powłaziły? To jest bardzo ciekawe. Na czym się zastanawiałem, czemu są wymienione piece, że żaby nawet wlezą im do pieców. Wiecie, w czasach, kiedy noce są chłodne na pustyni, dobrze by było móc sobie rozpalić coś ciepłego, a nie możesz, bo w środku siedzi żaba. Nie możesz sobie upiec chleba, nie możesz zrobić żadnego ceramicznego naczynia, bo piec jest zajęty. Święta żaba tam siedzi, nie mogę nic zrobić. Bóg uderzył w cały ich system myślenia. Co zwycięży? Zdrowy rozsądek czy przywiązanie do ich zabobonów? Dlaczego czarownicy nie zrobili czegoś takiego, co byłoby bardziej logiczne, prawda? Cofnięcie tego cudu. Gdyby nakazali żabom powrót do ich rzek, stawów i tak dalej. Dlaczego czarownicy nie cofnęli, nie anulowali, nie zapobiegli tej inwazji? A może próbowali? Nie wiemy. Ale musimy sobie zdać sprawę raz jeszcze, że moc, która stała za nimi, moc czyniących cuda duchów demonów, nie była w stanie w żaden sposób powstrzymać, zatrzymać czy cofnąć Bożego dzieła. Tylko Bóg był w stanie cofnąć tę plagę, ale co najzabawniejsze, nie zrobił tego. Czy Bóg mógł rozkazać żabom, żeby wróciły do Nilu? Ten sam Bóg, który kazał wielorybowi połknąć Jonasza, ten sam Bóg, który nakazał rybce połknąć monetę i złowić się Piotrowi na haczyk, ten sam Bóg, który nakazał krukom, żeby karmiły Eliasza nad potokiem Kerit, czy nie mógł po prostu kazać żabom wrócić do Nilu? Mógł. Ale co zamiast tego się stało? Widocznie chciał bardzo dopiec Egipcjanom, bo żaby wyzdychały. Egipcjanie musieli je sami posprzątać. I wszędzie było pełno, jak czytamy, czego? Przykrej woni. Bardzo podobnie, kiedy w Egipcie, w Nilu, woda zmieniła się w krew, pozdychały wszystkie ryby i też było pełno przykrej woni, prawda? Przykra woni to taki eufemizm na coś, co dzisiaj nazywamy okropnym smrodem. Okropny smród napełnił cały Egipt. I tak przy okazji to ma znaczenie symboliczne, bo słowo woń, wonność pojawia się w Biblii bardzo często, szczególnie w Pięcioksięgu, gdzie jest mowa właśnie o składaniu ofiar. Cokolwiek było spalane na ołtarzu jest nazywane wonią przyjemną dla Pana lub słodką wonnością dla Pana. Możemy sobie zastanawiać się, czy zwierzę palone na ołtarzu naprawdę tak miło pachnie z tą całą swoją skórą i tymi wszystkimi rzeczami, ale Bóg patrzy przede wszystkim na serce człowieka, który składał go w ofierze, bo to był symbol czego? Ofiary Chrystusa. Dla Niego, dla Boga, Bóg to odbierał właśnie jako przyjemną woń.
To określenie oznacza, że Bóg, tak jak i my, ma zmysły, ma węch. Przynajmniej przedstawia się nam w ten sposób. Jak kapłan spalał ofiarę na ołtarzu, to wszędzie było to czuć. Dym unosił się do góry. Bóg przyjmował ofiary, doceniał szczerość tych, którzy ofiarowali zwierzęta, mąkę, wino, chleb, oliwę, cokolwiek tam było składane. To jest ten sposób, Bóg mówił, to jest sposób, w jaki chcę, abyście sprawowali wasze życie religijne. Oscylowało ono wokół systemu ofiarniczego, było skupione na Chrystusie. W księdze Ezechiela, rozdział 20, wiersz 31, tam jest taki cytat. Przyjmę was łaskawie, jako przyjemnie woniejącą ofiarę, gdy was wyprowadzę spośród ludów i zgromadzę was z ziem, do których zostaliście rozproszeni i dowiodę na was mojej świętości na oczach narodów. Co to oznacza? Lud Boży jest nazwany ofiarą o przyjemnej woni. W Nowym Testamencie Paweł, list do Efezjan, rozdział 5, wiersz 2, mówi tak, i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie, wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Zatem Chrystus jest tą ofiarą, miłą wonnością. W drugim liście do Koryntian 2,14 Paweł też pisze, że lecz dzięki Bogu niech będą dzięki, że który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Czyli co? Przyjemna woń symbolizuje Ewangelię o Chrystusie. Lud Boży, tą ofiarę z serca. Ofiarę, też w liście do Filipian, jeszcze jeden fragment, który już nie będę może odczytywał, ale zobaczcie, z czym w takim razie kojarzy się nieprzyjemna woń. Wielki smród, z czymś całkowicie przeciwnym. Przyjęciem jakiejś innej Ewangelii może, innego systemu, który jest oparty na ludzkich tradycjach, na ludzkich wymysłach, a nie na Chrystusie. W historii, którą omawiamy, gdy Mojżesz rozmawia z Faraonem, mówi mu do Faraona, uczynię też różnicę między ludem moim, między ludem twoim. W związku z czym miało mieć miejsce takie rozdzielenie? Komu służył Izrael? Bogu. Stwórcy, Panu zastępów. Komu służył Egipt? Egiptolodzy, historycy stwierdzą, że no, mieli swoich Egipcjanie wielu różnych bogów. Takich tam, wiecie, Ra, Ozyrys, Horus, Anubis, Izyda. Izyda szczególnie chcę podkreślić. Jeszcze później tego wrócę. A co na ten temat mówi Biblia? Gdy apostoł Paweł pisze do zboru w Koryncie, to podaje taką myśl. Z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 10, wiersze od 18 do 21. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują komu? Demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Czyli za tymi różnymi bożkami egipskimi stały właśnie te demony, o których mówi też Apokalipsa, rozdział 16. Te demony domagały się dla siebie czci boskiej. Czy to była cześć uzasadniona? Czy potrafili zatrzymać Boże plagi? Nie. Potrafili je chociaż zdublować? Poniekąd. Na tyle, ile Bóg dał im możliwości. Nawet tutaj były ograniczone. Jedna plaga, druga, a potem koniec. Nic więcej nie zrobicie, bo tu jest palec Boży. Ostatni cud, jaki Bóg pozwolił demonom podrobić, to była plaga żab. Ostatni. Gdy więc dochodzimy do Apokalipsy, rozdziału 16 i widzimy te demoniczne żaby wychodzące z tych bestii, to możemy być pewni, że to jest ich ostatni podryw. Ostatni podryk. Nic innego nie będą potrafiły zrobić. Bóg ich zatrzyma. Możliwe, że będzie to akcja bardzo szeroko zakrojona, bardzo zwodzicielska, ale ostatnia. Po niej zostanie co? Kupa smrodu. Ja przepraszam. Otwórzmy zatem ponownie 16 rozdział Apokalipsy i może teraz przyjrzymy się nieco bliżej tym żabom. Ile ich jest, jak mówiliśmy? 3.
Dlaczego akurat trzy? Dlatego, że my mamy do czynienia z podrobieniem poselstwa trojańskiego, ale poza tym żaby są trzy, bo wychodzą z ust trzech bestii. Po jednej żabie od każdej bestii, zauważyliście to? Te trzy bestie, które są tu wymienione, to smok, zwierzę i fałszywy prorok. Gdy się cofniemy do 13 rozdziału, to możemy odkryć, że mamy właśnie smoka, to zwierzę to jest bestia z morza i fałszywy prorok to jest bestia z ziemi. One stanowią jakąś obrzydliwą podróbkę boskiej Trójcy. Może się nam nie podobać słowo Trójca, ale wiemy, że są trzy boskie osoby i Chrystus, przepraszam, i szatan podrabia to. I to widać ewidentnie. Zobaczcie, że smok, którego poznajemy w rozdziale 12, jest nazywany wprost diabłem i szatanem. I on działa za pomocą politycznych potęg. Szczególnie w okresie historycznym, który jest ukazany w Księdze Daniela i Apokalipsy też od Babilonu do Rzymu. Szatan chciał się zrównać z samym Bogiem i tu na ziemi stworzył religię, w której on jest wywyższony w ludzkich oczach jako Bóg. A te wszystkie religie pogańskie wywyższają demony. Czyli smok byłby tu kimś, kto się stawia w roli Boga Ojca. Bestia z morza, to jej właśnie smok przekazał władzę w rozdziale 13. Wiemy dobrze, że to jest papiestwo. Oni nazywali się zastępcami Syna Bożego. Papieże, tak? Innymi słowy, stawiali się w miejscu Jezusa. Bo Jezus mówił, że nikt nie może przyjść do Ojca tylko przeze mnie, przez Jezusa. A papież mówi, to ja mam władzę decydować, kto może przyjść do Boga, kto nie. I ta bestia otrzymuje władzę od smoka. W taki sam sposób, jak w 5 rozdziale Apokalipsy Chrystus otrzymuje władzę od Boga Ojca. Bardzo ciekawy splot okoliczności. Zatem bestia z morza stawiałaby się w roli Syna Bożego. I wreszcie fałszywy prorok, bestia z ziemi. Jej zadaniem, gdybyśmy czytali 13 rozdział Apokalipsy, może już nie chcę zajmować dużo czasu, żeby to robić, ale zobaczcie, że w jaki sposób zwodzi ludzi. Sprowadza ogień z nieba. To się nam kojarzy z 2 rozdziałem Dziejów Apostolskich, Zielone Świątki, gdy ogień pojawia się nad głowami apostołów, którzy byli zebrani w pokoju na górze i otrzymali dar czego? Ducha Świętego. Czy to może być próba podrobienia działania Ducha Świętego? Jeżeli tego fałszywego proroka, tą bestię z ziemi identyfikujemy jako Stany Zjednoczone, myślę, że możemy tutaj śmiało powiedzieć, że tak jest, to na łonie tego kraju te wszystkie ruchy religijne, szczególnie charyzmatyczne, są podróbką działania Ducha Świętego. Bo ten Duch nie prowadzi do posłuszeństwa Bożemu prawu, nie mówi o Bożym sądzie, tylko powoduje jedynie ekscytację i utwierdzenie w fałszywych naukach, które nie mają potwierdzenia w Piśmie Świętym. Czyli Biblia charakteryzuje jakby te trzy osobne źródła, pokazując, że za każdą z nich stoi ta sama demoniczna moc. To wychodzenie z ust też coś jest bardzo, bardzo znaczące. Gdy Chrystus przychodzi w rozdziale 19 Apokalipsy, tam czytamy, że z Jego ust wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. A demoniczne moce, te żaby, co mają robić? Zwodzić narody. Mieczem Jezusa jest Słowo Boże, więc czym będzie oręż demonów? To jest Słowo Boże, które jest odrzucone albo zniekształcone, zastąpione ludzkimi naukami, mądrością demoniczną. Czy umielibyśmy nazwać po imieniu te cudowne żaby działające dzisiaj? Czy są cuda w świecie pogańskim reprezentowane przez smoka? Czyli jakbyśmy tu powiedzieli sobie może taki obszar pozachrześcijański. Być może słyszeliście, to będzie tylko taki przykład, o czymś takim jak cud mleka, jaki miał miejsce w Indiach w roku 95. Wiecie, oni mają te swoje te świątynki, mają te swoje bożki i oni przychodzą do tych świątynek i karmią te bożki. Biblia mówi, że mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą. Ale to jednak nie przeszkadza tym, którzy w to wierzą, którzy ich czczą, żeby oddawać im cześć w ten sposób. Więc stoi taka rzeźba hinduskiego bożka,
Być może widzieliście kiedyś taki z głową słonia Bożek hinduski. Ganesha się to nazywa chyba, ale nie chcę robić tutaj zamieszania. Więc przychodzi ten Hindus z miseczką mleka i łyżeczką i tego Bożka karmi. Za mamusię, za tatusia, no za dziadka, za babcię. Oczywiście posąg nic, ale w którymś momencie zdarzyło się tak, że nagle to mleko z tej łyżeczki zniknęło. Więc zdziwiony Hindus jeszcze raz nabrał i znowu zniknęło. No cud. Okazało się, że niektóre właśnie z tych figurek, tych hinduskich bogów, zaczęły zjadać pokarmy, które wierni im przynosili. I przez jakiś czas to trwało. I zobaczcie, że nie tylko w Indiach, ale w innych świątynkach, które na całym świecie pobudowali sobie Hindusi, także w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie właśnie, że później to ustało, ale zobaczcie, że to zostało uznane, ten cud, jako prawdziwy. Wiemy, że szamani na przykład w Afryce do dzisiaj dysponują tą demoniczną mocą, którą potrafią robić niesamowite rzeczy. Ale jest jeszcze inny obszar, który wkroczył do chrześcijaństwa. To jest tak zwany spirytyzm. Tak? Kontaktowanie się z duchami zmarłych, przewodnikami duchowymi. Wiecie, wydaje się nam, że jesteśmy od tego wolni, bo my znamy tę naukę dobrze, że umarli nic nie wiedzą. Za czasów pionierów naszego ruchu był pastor, który się nazywał Moses Hall. I on właśnie tak się interesował tym. On chodził do spirytystów na te ich spotkania i on im dowodził z Biblii, że to nie jest to, że to nieprawda. A siostra Ellen White do niego posyłała poselstwo: nie chodź tam do tych ludzi. Nie angażuj się w to, nie chodź tam sam, bo ty ufasz za bardzo w własne siły i to możesz się zwieść. I faktycznie stało się tak. No niestety, ten nasz brat, ten nasz pastor zwiódł siebie, został zwiedziony i zamiast otwierać się na Piśmie Świętym, poszedł za naukami demonicznymi. Został spirytystą. Wiemy, że to zjawisko istniało od dawna. W Biblii też o nim czytamy, tak? Wróżka Zendor, która przywołała ducha, rzekomego ducha Samuela. Ale zobaczcie, że to szczególne zjawisko dopiero od połowy XIX wieku gdzieś tak się pojawia. Za początek takiego nowoczesnego spirytyzmu uznaje się, być może słyszeliście, tajemnicze pukania w Hydesville w domu sióstr Fox. Kiedy nawiązały one kontakt z rzekomym duchem, który był tam zamordowany u nich w piwnicy i zaczęło się za ich sprawą takie właśnie rozpropagowywanie tego ruchu spirytystycznego. Międzynarodowy Kongres Spirytystów postawił siostrą Fox właśnie w tej miejscowości, gdzie stał ten dom, pomnik. I są na niej umieszczone takie słowa: śmierć nie istnieje. Nie ma zmarłych. Ludzie w to wierzą. Wiecie, ja przez lata lubiłem słuchać muzyki z zespołu Tangerine Dream. Zespół, który w przyszłym roku skończyłby swoje 50 lat, a którego lider Edgar Fraser zmarł w zeszłym roku. Porzuciłem dzięki Bogu i tą muzykę, bo ona była bardzo zwodnicza. Edgar Fraser, co miał pocieszać rzekomo tych, którzy mieli pokazać kogoś śmierci, powiedział jeszcze za swojego życia, że śmierć nie istnieje. Zmieniasz tylko swój kosmiczny adres. Myślę, że ustalenie adresu Edgara byłoby dzisiaj dość łatwe, prawda? 2 metry pod ziemią. Ale niestety, tak to wygląda. To prawda, że Bóg według słów samego Jezusa jest Bogiem nie umarłych, ale żywych, bo dla Niego wszyscy żyją. Tylko czy Jezus mówił o tym, że oni żyją gdzieś tam w zaświatach, czy o przyszłym zmartwychwstaniu? No bo jeżeli teraz ukaże się ktoś z zaświatów, przekazując wiedzę tajemną żywym, no to kto będzie skłonny mu wierzyć? Każdy, kto nie jest utwierdzony w Piśmie Świętym. Kto nie jest utwierdzony w tak mówi Pan, napisano. Nie chcę tego tematu rozwlekać, bo tylko sygnalizuje to duchowe zagrożenie z tej strony. To Biblia pozwala nam zidentyfikować jej prawdziwe źródło. Druga żaba wychodzi z paszczy bestii.
reprezentuje papiestwo, system kościoła rzymskokatolickiego i w tym obszarze też mają miejsce cuda. W mojej wsi mieszkał kiedyś człowiek, który już nie żyje, ale to jest zdarzenie autentyczne. Gdy był w lesie, spotkał diabła, takiego kosmatego z rogami, wiecie? I ten diabeł odsunął się od niego i mówi: ja ci nic nie mogę zrobić, bo ty masz przede mną ochronę. I uciekł ten diabeł. On mu pokazał palcem na tę ochronę, którą ten człowiek nosił. To był szkaplerz. Wiecie, to jest taki medalik z Matką Boską, wiecie? I to miała być ochrona przeciwko diabłu. Biblia nas uczy, co jest ochroną przeciwko diabłu, prawda? Nasze całkowite zaufanie Chrystusowi. Krew Chrystusa. Ona nas broni przed zasadzkami niebieskimi. Pismo Święte, a nie jakiś medalik. Ale zobaczcie, jakie łatwe zwiedzenie. Jesteś bezpieczny przed diabłem, bo nosisz medalik. Przecież to jest absurd. Ale to jest prawda, że takie rzeczy się dzieją. A ludzie, którzy nie są utwierdzeni w Piśmie Świętym, będą jakby się na tym opierać. Mówię to, bo idąc do ludzi, spotykamy się z czymś takim. Czasami nie jesteśmy w stanie trafić do ludzi, którzy opierając swoją wiarę właśnie na takich typu rzeczach, nie chcą zrozumieć prostoty Ewangelii i tego, co naucza Słowo Boże. I to jest co? Cud? I to jest znak wiarygodności, uwierzytelnienia. Najgłośniejsze cuda to te, które zdaniem wielu dodają wiarygodności religii katolickiej, no to właśnie takie objawienia, o których słychać głośno. Znam siostrę, która jeszcze przed nawróceniem bywała w Medjugorje. I sama była świadkiem takich rzeczy, jak jakieś tam wirujące krzyże na niebie, jakieś inne dziwne rzeczy, albo że była msza i mnóstwo ludzi, jednak ktoś tam zaczął głośno krzyczeć, było chyba w języku bośniackim, to nie jest gospa, to nie jest Matka Boska. Tak głośno zaczęła krzyczeć. To była prawda, to co osoba krzyczała. Ale gdy ksiądz uniósł w górę Najświętszy Sakrament, wtedy zamiast tego krzyku taki głośny szloch powstał. Więc albo to była osoba, która faktycznie przejrzała na oczy, albo to był jakiś jeden z wielu widowiskowych takich spektakli, jakie szatan uczynił w tym miejscu. Także w każdym razie nic przyjemnego. Najstarsze uznane przez Kościół rzymskie objawienia pochodzą z XVI wieku. 1535 rok, Guadalupe. Wiecie, czasy reformacji, jakoś wcześniej się Matka Boska nie ukazywała ludziom, a raptem reformacja i o! I raptem się Matka Boska zaczęła ludziom objawiać. Ale później było długo, długo nic. I znowu pojawia się znowu ta sama data. Druga połowa XIX wieku, kiedy to wszystko ożywa na nowo. Objawienia. Rok 36, objawienia w La Salette, a później oczywiście Lourdes, Fatima, Gietrzhaut, Medjugorje. Postacie takie jak Faustyna, czy ojciec Pio, który miał prywatne objawienia Jezusa, Marii, dusz czyśćcowych. Nie chcę może tutaj mówić głośno, ale podobno ksiądz Natanek dalej takie miewa spotkania z zaświatów. Ja zaraz może powiem o tym więcej, bo uczęszczałem na właśnie spotkania przy duszpasterstwie katolickim z grupą Odnowy w Duchu Świętym przed moim nawróceniem. Był listopad. To był czas. Listopad to jest czas w Kościele katolickim poświęcony właśnie zmarłym i tak dalej. Wtedy do tej naszej grupki ksiądz miał całe takie kazanie, wykład na temat tych wszystkich dusz czyśćcowych, czyśćca, mszy gregoriańskich. Ja mógł tutaj przytoczyć z pamięci wiele faktów, które on tutaj... Faktów. No tego, co oni nauczają, tak? W tym momencie. Ja się czułem wtedy nieswojo. Jeszcze nie byłem ugruntowany w prawdzie Słowa Bożego, chociaż też się już zaczynałem tam interesować. Ale jakoś nie pasowały mi pewne rzeczy. No ale ten ksiądz, jak wierzę, był szczery w tym, co mówił. Ale jednak, wiecie, on mówił do tych ludzi, tych młodych ludzi, którzy tak bardzo byli zaangażowani w te dzieło, te katolickie, w te wszystkie ich rekolekcje i te wyjazdy, te pielgrzymki i tak dalej, ale mimo to widziałem na ich twarzach, jak bardzo oni byli
zdezorientowani tym, że ksiądz mówi im takie rzeczy, że ktoś z czyśćca światów może do nich jakąś wiadomość wysyłać, próbować z nimi skontaktować, że oni cierpią w czyśćcu. I jedna dziewczyna mówi po prostu do przeksiędza. Mnie to przeraża, jestem przerażona, że ktoś może do mnie, nie wiem, SMS-a mi wysyłać, że co, że on w czyśćcu cierpi? No dajcie spokój. Ludzie, którzy w tej religii siedzą, zaczynali myśleć, że to jest straszne mimo wszystko. Jeszcze miesiąc wcześniej ten sam ksiądz miał kazanie na temat Maryi. W zasadzie równie bluźniercze. Modlił się za protestantów, żeby oprócz Biblii przyjęli także tradycję i przekaz ustny. Właśnie po to, żeby mogli uznać nauczanie właśnie chociażby o Maryi. Ale Biblia mówi nam, co? Badajcie duchy. A jak mamy badać duchy? No Pismem Świętym. Do świadectwa i do zakonu. A jak ktoś będzie nauczał inaczej, dlatego że nie ma w nich światła, nie ma w nich zorzy. Paweł dzisiaj do Galacjan mówi, że ktokolwiek by nauczał inaczej niż my, niech będzie przeklęty. Mamy świadectwo siostry White, która wskazuje, że Maria nie została w niebo wzięta do nieba. No ale choćby nawet. No to przecież postać, która ukazuje się w tych wszystkich miejscach, jako tak zwana Maria, jej poselstwa nie mają żadnego pokrycia z Pismem Świętym. Nieprzypadkowo wspomniałem wcześniej o bogini egipskiej Izydzie. To jest ta sama postać. Już mniejsza o to. Znowu jakiś Jezus, w cudzysłowiu, ukazuje się siostrze Faustynie. I co on jej każe? Namalować obraz i go czcić. Ten sam Jezus, który mówił, że jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań. Nie uczynisz sobie żadnego obrazu, nie będziesz się im kłaniał. A potem ukazuje się Faustynie i mówi, namaluj mi obraz, żeby się mu kłaniać. To jest absurd. Jeszcze słówko o trzeciej żabie. Na łonie amerykańskiego protestantyzmu zrodził się ten ruch charyzmatyczny. Najpierw to wszystko się gdzieś skupiało. Znaczy tak, były różne ruchy w drugiej połowie XIX wieku, a później zaczęły powstawać te kościoły. Za początek wyznacza się rok 1901, ale wiemy z historii, że już wcześniej były jakieś przejawy. Powstawały właśnie te pierwsze kościoły wtedy zielonoświątkowe i ten ruch zaczął się zaszczepiać w innych kościołach. I nawet w kościele katolickim od roku 1967. Tam się podkreśla działanie, rzekome działanie Ducha Świętego. I na tych nabożeństwach ma miejsce masowe mówienie językami, prorokowanie, uzdrawianie, inne naturalne zjawiska. No skoro są cuda, to znaczy, że są wiarygodne, tak? No to są rzeczy, których ja byłem świadkiem. Moje nawrócenie wiąże się właśnie z tym, o czym tutaj mówię. To nie jest jakaś teoria. Ja tego tematu nie wybrałem tylko dlatego, że on mi się jakoś szczególnie podoba. Ale kochani, musimy wiedzieć, że takie rzeczy mają miejsce obok nas. I ja wam powiem, że takie rzeczy miały miejsce bardzo blisko nas, w tym mieście. Dlatego, że wydarzenia, o których teraz chciałbym opowiedzieć, miały miejsce właśnie na terenie miasteczka uniwersyteckiego w Kortowie. Jako student ukończyłem studia już w 2005 roku i jakieś dwa miesiące przed zdaniem dyplomu wziąłem już chrzest, chwała Panu, ale moja droga do Boga była bardzo tutaj wyboista. Ja miałem coś takiego, co nazywałem duchowym lenistwem, bo moje dwie siostry już były wprawdzie, więc ja znałem te rzeczy. I co mnie blokowało jakby przed przyjęciem w pełni, no to właśnie to duchowe lenistwo, że myślałem, że ja pozostając w kościele katolickim, mogąc robić sobie to, co chcę, będę sobie takim właśnie katolikiem, który nie do końca może tam wierzy w te wszystkie inne ich dogmaty, ale nie chcę też opuszczać tego kościoła katolickiego dla wygody po prostu. No ale ja osobiście też czułem się przekonany. Dlaczego zacząłem przystępować do tej grupy z powodów może takich osobistych, dla niektórych śmiesznych, nieśmiesznych. W tym momencie mojego życia jako student poszukiwałem dla siebie,
życiowej partnerki. Kobiety, z którą po prostu będę mógł się ożenić, założyć rodzinę. I to przekonanie jakby zaprowadziło mnie tam, no bo sądziłem, że gdzie ja znajdę odpowiednią kobietę, jak nie wśród takich uduchowionych, wierzących ludzi. Oczywiście były tam i osoby, i wśród dziewczyn takie, które naprawdę przejawiały jakieś wartości chrześcijańskie, nie powiem. Nie chcę tutaj obrażać żadnego katolika, tam jest, było i tam pewnie, jeżeli nadal kontynuuje działanie ta organizacja, to tam są ludzie tacy bardziej szczerzy, tacy, którzy raczej unikają jakiegoś wystawności życia, jakichś tam, nie wiem, klubów studenckich, dyskotek, nałogów, chociaż dziwna sprawa, że jakoś nie, niektórym nie przeszkadza to, żeby od czasu do czasu sobie pójść na piwo. I to już zaczęło mi się kłócić. Więc zaraz, jeżeli Biblia mówi, żeby trzymać się z daleka od tego, to dlaczego, wierząc, że jesteśmy pełni Ducha Świętego, chodzicie na przykład na piwo? To oni mówią, no ale apostoł Paweł naucza, nie upijajcie się winem, czyli można pić tak, żeby się nie upić. Takie było ich rozumienie. No to ja sobie myślę, no dobra, niech wam będzie. Uczęszczałem do tej grupy. Słuchajcie, to była zwykła sala taka jakby lekcyjna w jednym z budynków na Kortowie. Robiliśmy coś takiego jak na środku dwie ławki tworzyły jakby taki ołtarzyk, na którym płonęła świeca, a wokół stawialiśmy krzesła w krąg, no i zaczynała się modlitwa. Ja w zasadzie nie byłem jakby członkiem tej grupy, ale przychodziłem na te spotkania i w zasadzie bardziej więcej tam obserwowałem, niż brałem udział w tym wszystkim, bo ja byłem jeszcze wtedy jakoś przekonany na samym początku, że to faktycznie tam działa Duch Święty. No bo w końcu widziałem pewne rzeczy, jak mówienie językami, to się pojawiało po jakimś czasie, coś takiego jak właśnie taki szum wiatru, kiedy zaczęły niektóre osoby podczas modlitwy przyjść Duchu Święty, coś tam, no i potem zaczęły tam, jedna zaczęła osoba jakoś tam szemrać, bełkotać i to się rozlało na większy krąg ludzi. Ja generalnie nie brałem udziału w czymś takim, ale kiedy wszyscy się modlili na stojąco w ten sposób, no to ja po prostu też stałem i przysłuchiwałem się temu. Oczywiście to był język, którego nikt nie rozumiał, więc ja też nie. Po prostu jakiś jeden wielki bełkot. No ale to było działanie Ducha Świętego, prawda? Tak to rozumiałem. W pewnym momencie, gdy zbliżał się właśnie październik, listopad, grudzień, to był czas, kiedy ta odnowa organizowała tak zwane odnowy, rekolekcje REO, odnowy w Duchu Świętym. I te rekolekcje były tak konstruowane, żeby właśnie człowieka jakby ukształtować, właściwy sposób przygotować na wylanie Ducha Świętego. Mówię to ich językiem. I zobaczcie, że jeśli pozwolicie, że dokończę to doświadczenie, właśnie w tym momencie tak krok za krokiem, bo to działo się właśnie w niedzielę, w budynku duszpasterstwa tego akademickiego na Protowie, przy kościele. Ja w tym samym czasie, Bóg tą koleżankę, o której mówiłem, że ona jeździła do Medjugorje i tak dalej, on ją poruszył, żeby ona zadawała pytania właśnie dotyczące adwentyzmu, bo ja oscylowałem mimo wszystko wokół adwentyzmu, miałem ich w rodzinie adwentystów. Więc musiałem sam szukać odpowiedzi na te pytania. Ona przyjeżdżała do nas do domu, ona rozmawiała z moją siostrą, z moim szwagrem. Dawali jej książki, dawali mi książki, więc ja przeczytałem, pochłonęłem wielki bój, przepraszam, od A do Z. Więc w tym momencie, wiecie, znalazłem się na wzrożu. Bo nagle zobaczyłem, gdzie ja się znajduję. A ja już kontynuowałem te rekolekcje. Ale Bóg tak to przygotował właśnie, żeby przejść przez to dziwne doświadczenie. Był taki moment, kiedy trzeba było na tych rekolekcjach oddać serce Chrystusowi. Brzmi pięknie, prawda? Ale wiecie, jak to u nich wygląda. Stawiają najświętszy sakrament w tej pozłaconej monstrancji, tą opłatek, i trzeba przed nim uklęknąć i powierzyć się temu właśnie opłatkowi, bo tam jest Jezus. Więc ja, jak już to jakby przyszła moja kolej, to uklękłem, odwracając twarz
w drugą stronę i temu Jezusowi w niebie się oddałem. Troszeczkę szukałem. Ale już za tydzień miało nastąpić wylanie Ducha Świętego. I słuchajcie, to jest najciekawszy moment. Bo to się odbywało w ten sposób, że te osoby, które już tam były wcześniej, od paru lat, one nad tymi nowicjuszami, każdy z osobna się modliły, w osobnych pomieszczeniach. Taka była kolejka. Jeden wychodził, drugi wchodził, różne grupy. Kilka właśnie dziewcząt z tej grupy, chyba dwie czy trzy, przypuszczam, że trzy, stały, pytały mnie, czy jakieś chcę dary Ducha Świętego, no to jakie ja mogę mieć dary Ducha Świętego? No to poprosiłem bodajże o dar pracowitości czy czegoś takiego. I pewna koleżanka, ja może powiem o niej parę słów więcej, bo na jednym ze spotkań tej odnowy ona pokazała, że ona ma ducha proroctwa. To powinno was zainteresować. Miała ducha proroctwa i wygłosiła na jednym z tych spotkań proroctwo, które brzmiało mniej więcej tak. Synu mój, ja kocham cię. Z zamkniętymi oczami. Synu mój, ja kocham cię, synu mój. I klepie w kółko to samo. Piękne przesłanie niby o miłości Boga dla ludzi, ale z którego nic nie wynikało. I prorokowała z zamkniętymi oczami, prawda? A Biblia nas uczy, że prorok prorokuje z otwartymi oczami. Taki drobny szczegół. Więc ona pyta mnie, stojąc tam, miała chyba zamknięte oczy, czy też chciałbym jakiś nadnaturalny dar Ducha Świętego. Ja mówię, to znaczy, na przykład mówienie językami, to ja mówię nie. Ona zdziwiona, nie? Ja mówię, nie. Nie chcę tego takiego. No to ona, taka zbita z tropu, a dar miłości? Czy chciałbyś dar miłości? Dobra, niech będzie. No to położyły na mnie te ręce i ona trzymała swoją prawą rękę, chyba prawą, nie wiem, na moim prawym ramieniu, na barku i zaczęły się modlić. Zaczęły modlić się językami, mając zamknięte oczy, zaczęły bełkotać. Ja w tym momencie czułem pragnienie, żeby się modlić o to, żeby Bóg miał mnie teraz w swojej opiece. Żebym ja raczej modlił się za te dziewczyny, że prawdziwy Bóg jakby otworzył im oczy, że mnie chronił przed tym wszystkim, co tam jest. Ewidentnie jakaś siła próbowała w tym momencie przejąć nade mną kontrolę. Ale najwidoczniej jej się to nie udało. Zgromadziliśmy się my wszyscy, którzy tam brali udział w tych rekolekcjach i tamte wszystkie osoby w jednym miejscu, w jednej sali było pełno ludzi, którzy w pewnym momencie zaczęli mówić językami. Kilkadziesiąt osób naraz, jak mówi językami, to jest jeden wielki szum. I wszyscy mówili językami oprócz jednej osoby. Mnie. Ja siedziałem tak, miałem opartą właśnie rękę pod bródek. I tak patrzyłem w jedną stronę, w drugą. Nie wiem, czy się modliłem o siebie, czy o tych ludzi, czy już sam nie wiem o co. Ja już wiedziałem, gdzie jestem, w jakimś się miejscu znajduję, jak to wygląda. I jaki duch to prowadzi. Moi drodzy, to się dzieje obok nas. To nie działo się gdzieś na drugim końcu globu 1000 lat temu. To było 12 lat temu, w tym mieście. W tym mieście to było. I słuchajcie, i co wam jeszcze powiem? Dziwna rzecz. Bo niektórzy mi nie wierzą, ale ja to opowiadam. Dlaczego właśnie wspomniałem o takich szczegółach? Gdzie ta dziewczyna trzymała moją rękę wtedy, to ja to do dzisiaj, za każdym razem, gdy ja wspominam to doświadczenie, to ja czuję tam ciepło, jakby ktoś mi rękę trzymał. Dlatego jak mówię o tych rzeczach, to mogę powiedzieć śmiało. Mnie osobiście diabeł dotknął. Chciał mnie wziąć w posiadanie. Ale o tym w tym czasie walczył o mnie Duch Święty. Jezus posyłał swoich aniołów. Jezus tworzył okoliczności, dawał mi odpowiednią literaturę i nakierował mnie na właściwy drogę. Dlatego właśnie jakby nie poszedłem za tym w pełni. Powiedziałem nie. Nie wiem dlaczego jeszcze później poszedłem na jedno z takich spotkań, tych ogólnych. Tam, gdzie było zgromadzenie w tych krzesłach naokoło tego. Mówię, to było takie dziwne. Tam czułem się, że ja tam nie należę, że ja powinienem wyjść i to zostawić.
Duch Święty do samego końca o mnie walczył. Duch Święty mówi, zaraz zobaczysz. Zaraz zobaczysz. I w tym momencie, gdy zazwyczaj gdy pada cisza, gdy ludzie zaczynają się modlić, gdy zaczynają się modlić językami, wtedy była taka cisza, jak makiem zasiał. Kilkanaście osób, rozumiecie, siedzi w krześle. Ta cisza i raptem jedna z dziewczyn zaczyna się tak głośno i demonicznie śmiać. To był jeden z najstraszliwszych rodzajów śmiechu, jaki słyszałem w życiu. Najbardziej złośliwy, najbardziej obrzydliwy, najbardziej zjadliwy śmiech. I wszyscy zdziwieni patrzą po sobie, przerażeni, ale nikt nic nie powie. Dlaczego? Bo oni wierzą, że to się nazywa dar radości w Duchu Świętym. Ja dziękuję za taką radość. Ja teraz się cieszę, że Pan mnie wyzwolił z tego miejsca, z tego wszystkiego. I gdy to wszystko zobaczyłem, usłyszałem, gdy się skończyło to nabożeństwo, które tradycyjnie zawsze kończą apelem jasnogórskim, Maryjo, Królowo Polski, sobie śpiewają, sobie myślę, jeżeli oddajemy się Chrystusowi, jeżeli grupa ma nazwę Soli Deo Omnia, samemu Bogu wszystko, to dlaczego mamy wielbić Maryję? W ogóle to mi nie pasowało. Ja już powiedziałem dziękuję. Właściwie nic im nie powiedziałem tak naprawdę. To sobie w duszy powiedziałem. Wyszedłem, wziąłem kurtkę, wyszedłem. I nigdy już tam nie wróciłem. Spaliłem mosty. Parę miesięcy później już byłem ochrzczony. W zasadzie już w przyszłym tygodniu, po tych wydarzeniach, ja byłem obecny tutaj, w tym zborze, na nabożeństwie, bo tutaj odbywał się zjazd. I ja tutaj byłem. Jako jedno z moich takich pierwszych nabożeństw. Kościoła Decyzyjnego. A później już zacząłem uczęszczać właśnie do zboru w Lidzbarku Warmińskim. Tam poznałem moją przyszłą żonę. Razem braliśmy chrzest. Tak mi Pan Bóg pokazał. Jeszcze gdy szukałem partnerki dla siebie życiowej, gdy się modliłem o to, Pan Bóg mi powiedział, że poślubisz swoją siostrę w wierze. Jeszcze na parę miesięcy przed moim nawróceniem. Tak mi powiedział. Poślubisz swoją siostrę w wierze. Z kolei Monice pokazał, że gdy ona myślała o tym, że chciałaby brać chrzest ze swoim mężem, to Pan Bóg jej powiedział, no przecież wierzysz. No to ona popatrzyła wtedy na mnie i myślała, gdzie takiego buraka. Ale tak właśnie się stało, kochani. Ja jestem dzisiaj szczęśliwym małżonkiem i ojcem trójki uroczych córek. Kochani, to nie jest koniec historii. Być może już was bardzo długo przemęczyłem tutaj, ale słuchajcie, szatan, kiedy nie wygra na jednym polu, wtedy roztacza inną artylerię, inną oręż, innego rodzaju. Będzie atakował innego rodzaju życzenia. Jeżeli nie dorwiecie w ten sposób, to będzie chciał cię dorwać w inny sposób. Do Jezusa przyszedł z trzema pokusami, nie tylko z jedną. Kiedy odszedłem, tam zostałem adwentystą. Wtedy zaczął do mnie przychodzić z rzeczami tego świata. Przepraszam. I skusił mnie tym wszystkim. Tymi błahostkami, tymi błyskotkami. Tym wszystkim. Tych wszystko, co jest w grach tych komputerowych. Muzyką świecką. Tutaj słuchałem bardzo dużo i nie była to właściwa muzyka. I zobaczcie, że Bóg wtedy, jak już wspomniałem podczas apelu, Bóg wysłał mnie na ten kongres w Wieliczce, gdzie po prostu przemówił do mnie osobiście Duch Święty. I gdy to wszystko zostawiłem Bogu, wtedy poznałem właśnie prawdziwą wartość nawrócenia. My czasami mylimy kwestię poznania prawdy z nawróceniem, takim szczerym. Nawrócenie ma miejsce wtedy, kiedy całkowicie się oddajesz Chrystusowi, kiedy rozbijasz się o tą skałę, kiedy chcesz budować na jego fundamencie, kiedy nic, co jest na tym świecie, nie ma dla ciebie wartości, a jedynie Chrystus. Jedynie Chrystus, moi drodzy, ma wartość dla nas w tym świecie. Nie możemy patrzeć na to, co jest na tym świecie, na wszystkie błyskotki, na to, co jest w telewizji, na to, co grają w radiu. To są wszystko śmieci, którymi szatan chce zatruwać nasze dusze, nasze oczy, nasze umysły. Jak się bronić przed tym wszystkim? Jak zwyciężać? Wiadomo, że modlitwa. Wiadomo, że studium Pisma Świętego. I pokładanie przede wszystkim ofiary w tego, który tak nas bezgranicznie umiłował, że oddał za nas swoje życie. W Apokalipsie, w rozdziale 12, 11, mowa jest właśnie o tych, którzy zwyciężyli szatana.
Tam jest powiedziane tak. Oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Tak, że nie umiłowali swojego życia tak, by raczej je obrać niż śmierć. Jezus zwyciężył szatana przez swoją śmierć i przez swoje bezgrzeszne życie. Przezwyciężył go przez swoje zmartwychwstanie. My mamy tę samą moc do dyspozycji, bo On jej nam udziela. Kochani, ja wiem, że zajęłem dużo czasu wam, ale chciałem to wszystko powiedzieć, a i tak pewnie nie powiedziałem wszystkiego, co może chciałem. Moi drodzy, to prawda, że szatan może być potężny, może używać różnych rzeczy, ale to już są jego ostatnie podrygi. My musimy oczekiwać tego miasta niezniszczalnego, które przychodzi z góry, tego życia wiecznego z Chrystusem. Nic innego dla nas nie ma znaczenia. Tylko Chrystus. On jest dużo potężniejszy od naszych grzechów, od wszelkich pokus, jakie nam szatan daje na tym świecie, a te doświadczenia, które mamy dzisiaj, one są po to, abyśmy mogli, wracając do nich, powiedzieć tak, jak Jozue, aż dotąd prowadzi nas Pan. I ja się cieszę z tego, że ja mam te piętno szatańskie. Ja sobie, gdy o tym przypominam, mówię i chwała Bogu, że Ty mnie z tego wyprowadziłeś. I chwała Bogu, że ja już mogłem porzucić te wszystkie inne rzeczy z tego świata, które tak bardzo mnie nęciły i odwracały mój wzrok od mojego Zbawiciela. Pusiły mnie do grzechów. Kochani, jeżeli chcemy, aby Jezus zwyciężał w naszym życiu, nie odkładajmy na później decyzji o poddaniu się. Będziemy się raz modlić. Proszę o przystanie do odpowiedzi. Dobry nasz Panie Boże, pragnę Ci ze szczerego serca podziękować za wszelkie doświadczenia, jakimi ubłogosławiłeś moje życie i życie każdego z tych, którzy mogli wysłuchać tego świadectwa. I abyś Ty przez swojego Ducha żył w każdym, który wyznaje Twoje imię. Abyś pukał do każdego serca i abyśmy byli szczerze i chętnie otwarci na to, abyś Ty do nas mógł mówić, abyś Ty mógł nas zmieniać, abyśmy mogli w pełni odzwierciedlać Twój charakter. Bo Ty możesz jedynie dać nam zwycięstwo nad tymi wszystkimi siłami. To, co teraz planują te siły demoniczne. Panie nasz, zobacz, że w tym czasie, gdy Ty powołałeś swój lud w drugiej połowie XIX wieku, wtedy szatan próbował powołać swój. Ale Panie nasz, to Twoje słowo i Twój lud będzie trwał na wieki. A to wszystko, co jest z tego świata, to wszystko, co powołał zły, to wszystko zniszczeje. I nie będzie po tym śladu. Wierzymy w to. I chcemy się tej mocy Twojej uchwycić. Boże, zwyciężaj w naszym życiu. O to Cię prosimy. W imieniu Jezusa. Amen.